Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Już w niedzielę 21 lipca na Festiwalu Polskich Filmów w Sydney będzie można obejrzeć znakomitą komedię w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej Teściowie 2. A widzowie ponownie spotkają się z rodzicami niedoszłej pary młodej z pierwszej części Teściów. Tym razem Łukasz i Weronika robią drugie podejście do ślubu. Chcą go zawrzeć w nadmorskim kurorcie, oczywiście w obecności swoich bliskich. Po stronie panny młodej mamy genialnie zagranych przez Adama Woronowicza oraz Izabelę Kunę, Tadeusza oraz Wandę. Powraca także Maja Ostaszewska w roli Małgorzaty, matki Łukasza. Jednak bez małżonka. Rzecz w tym, że w czasie pomiędzy oboma filmami Gosia wzięła rozwód, więc w kurorcie pojawia się w towarzystwie o wiele młodszego Jana. W tej roli Eryk Kulm. Film przedstawia kilka dni przed ślubem. Dni przygotowań, podczas których poznajemy tajemnice życia rodziców państwa młodych. Jeszcze na koniec przyjedzie adorator Małgorzaty, czyli mamusi tej, która się rozwiodła, z naszym, że tak powiem, Dorocińskim. Znaczy ona nie dokładnie się z Dorocińskim Marcinem rozwiodła, ale z mężem, którego grał w pierwszej części Marcin Dorociński. A w ogóle przyjedzie właśnie adorator i w tej roli mój ulubieniec Andrzej Zieliński. Także się będzie dużo działo. Ja tylko będzie się dużo działo, zwłaszcza, że autorem scenariusza jest tak jak i Teściów 1, Marek Modzelewski. Więc mamy tu oczywiście dużo dobrego humoru, dużo żartów sytuacyjnych, na których różnorodność zezwala nam rozszerzone miejsce akcji. W porównaniu z pierwszą częścią, akcja Teściów 2 nie rozgrywa się już w jednym lokalu, a na terenie całego kurortu. I to znacznie zwiększyło możliwości scenarzysty w rozwijaniu zabawnych scen, które zmieniają się tutaj dość dynamicznie. Twórcy wyśmiewają w nich stereotypy, ale robią to ze smakiem i rzeczywiście potrafią nas rozbawić. Ich bohaterowie są przerysowani i tacy mają być. Niby prawdziwi, a nieprawdziwi. Niepoważni i zabawni. W ten właśnie sposób obnażają przed nami swój świat, swoje lęki, swoje niespełnienia i pragnienia. A my przeglądamy się w ich świecie jak w krzywym zwierciadle. No cóż, nic dodać, nic ująć. Jest to zabawna komedia, która będzie świetnym końcem naszego tutaj festiwalu, Festiwalu Polskich Filmów w Sydney. W tym samym miejscu spotykamy się, mam nadzieję, tutaj z Państwem, z naszymi słuchaczami. Spotykamy się w Palace Norton w Leichhardt o godzinie 16:00. Jest projekcja filmu Teściowie 2 według scenariusza Marka Modzelewskiego, którego oczywiście znamy z pierwszej części. Jest to jeden z bardzo wybitnych w tej chwili, bardzo rozrywanych, że tak powiem, przez teatry dramaturgów. Też właśnie się wziął teraz za scenariusz filmowy i wygląda na to, że mu to bardzo dobrze wychodzi. Chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że rolę takiego przyjaciela, powiedzmy asystenta naszej mamusi Łukasza, czyli prywatnie Mai Ostaszewskiej, jest nim, tak jak już wspomniałaś, Eryk Kulm, znaczy w tę rolę się wtapia, że tak powiem, Eryk Kulm, który jest znany z filmu Filip. Świetny aktor. Muszę powiedzieć Państwu też ciekawostkę. Dowiedziałam się niedawno, że Michał Kwieciński, który jest reżyserem filmu Filip, zaczął kręcić film o Chopinie. Zgadnijmy, kto będzie grał główną rolę Chopina. Ela? No oczywiście Eryk Kulm. Tak jest. Tak jest. Także proszę Państwa, zapraszamy na zakończenie festiwalu o 4:00. Spotykamy się na Lampce Wina, po czym o 4:30 zaczyna się projekcja filmu. Myślę, że będą tłumy, a poza tym film jest wesoły, tak jak oczywiście nasze polskie kino jest dosyć zróżnicowane i jest czasami dosyć przytłaczające, chociaż powiem uczciwie, według mojej skromnej opinii bardzo dobre. Bardzo dobre. To tyle. Teściowie 2. Zapraszamy. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.